kochani, dziś przed nami ostatnie zadanie. Jestem ciekaw, czy macie dzisiaj siłę? Jeśli tak, zapraszam was do naszego kolejnego zadania. Na ekranie widzicie cztery atrakcje z wesołego miasteczka. Każda z nich symbolizuje pewną pozycję. Uwaga, już wam mówię. Kolejka górska to pozycja numer 24. Próbujemy. O, kolana proste, proste, proste. Świetnie, mówimy głośno. Kolejka górska. 3, 4. Tak jest. No to czas na samochodziki. Jak zobaczymy samochodziki, przejmujemy pozycję numer 1. Próbujemy, siadamy w pozycji z karty numer 1. Łapiemy się za stopy. Trzymamy, trzymamy i głośno mówimy. Samochodziki! 3, 4. Samochodziki! Ekstra! Czas na koniki. Jak zobaczycie koniki, przejmujemy pozycję numer 5. Próbujemy. Ręce przyklejone. Stopy przyklejone. I mówimy głośno koniki! Ekstra! No i ostatnia karuzela. To karuzela młot. Przyjmujemy pozycję numer 25. Trzymamy i głośno mówimy młot. Świetnie. No to teraz na ekranie zobaczycie różne atrakcje i zobaczymy, czy pamiętacie. No to startujemy samochodziki. Co to była za poza? Tak jest, pozycja numer 1. Karuzela młot. Co to była za poza? Pamiętacie czy nie? Poza numer 25. Robimy, robimy. Kolejka górska. Kto pamięta? Poza 24. Próbujemy. Trzymamy, trzymamy. Uwaga, uwaga i zostały nam koniki poza numer 5. Trzymamy przyklejone stopy i dłonie do podłogi. Robimy do 3. 1, 2, 3. No dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi. To teraz ustawiamy się w kole, trzymamy za ręce. Kiedy usłyszycie muzykę, idziemy dookoła. Kiedy muzyka się zatrzyma, powiem wam, jaką robimy pozycję. Gotowi? Startujemy! Trzymamy się za ręce i ruszamy dookoła. Kolejka górska. Pamiętacie, co to była za poza? No jasne, 24. Trzymamy. Kolana proste. Pięknie. Ruszamy dalej. Idziemy po kole. Uwaga. Koniki. Pamiętacie, co robiliśmy na koniki? No na pewno pamiętacie. Poza numer 5. Szybciutko robimy. Trzymamy, trzymamy i wstajemy, ruszamy dalej. Poprosimy o uśmiech na buzię. Kochani, młot, karuzela młot. Jaka to była poza? Karuzela młot to poza 25. Trzymamy, trzymamy. O, to nie takie proste, ale trzymajcie. I szybko ruszamy dookoła. Wow, co za tempo. Woohoo! Świetnie, poza samochodziki. Pamiętacie, co to było? Poza numer 1. Szybciutko na pupę. Szybko, szybko, szybko.
bo to jest przyspieszone tempo, a więc ruszamy! Dookoła! Uwaga, nasze koło nie może się rozpaść! Absolutnie nie! Uwaga! Koniki! Co to było, co to było? Pamiętacie? 5! Poza 5! Szybko! Udaje się? No jasne! I uwaga, idziemy! W normalnym tempie możemy tańczyć! Woohoo! A! Poza numer 1! Oj, pomyliłem się! Samochodziki! Ale za mnie gapa! No nieźle! Podpowiedziałem wam! I kochani, idziemy w zwolnionym tempie! Jak słonie! Możemy teraz głośno tupać! Uhu, ale idą słonie! Tum, tum, głośno tupiemy! Wow, uwielbiam tę zabawę! I uwaga! Kolejka górska! Kto pamięta, ten jest moim mistrzem świata! No jasne, poza 24! Trzymamy! Jeszcze, jeszcze! Uwaga, turbo tempo! Ruszamy dookoła! Tu, tu, ru, tu! Uwaga! Przed nami młot! Trzymamy do 5. 1, 2, 3, 4. I ostatnie moje słowo. Uwaga! Wstajemy, bo będzie bardzo szybko! Ruszamy! A możecie nawet tańczyć tak, jak chcecie teraz! Szalejemy! Woo! Kochani, i ostatnia zagadka. To ciekawe, czy pamiętacie, jak się robi kolejkę górską? A potem koniki, a potem młot, a potem samochodziki. O, czy to było za szybko? No to jeszcze raz próbujemy. Kolejka górska, poza 24. Szybko, szybko, koniki, poza numer 5. Młot. Poza numer 25, szybko! I samochodziki poza numer 1! Brawo! Czas na ostatnie zadanie. Odpowiedz na pytanie, o czym jeszcze marzy lew, czyli ja. Oczywiście, kochani, czekam na wasze odpowiedzi. Możecie także wykonać pracę. Do zobaczenia, kochani, w programie kreatywnej gimnastyki. Już się nie mogę doczekać dalszych ćwiczeń. Wysyłam wam buziaka. I do zobaczenia. Pa, pa!